mogła robić wszystko ze swoim życiem, natomiast no, wolała nie wydać swoich kolegów i wolała zginąć dla dobra czegoś większego, czegoś bardziej wartościowego niż jej własne życie. 3 września 1928 roku w miejscowości wówczas nazywanej Huszczewina, dzisiaj Guszczewina, przyszła na świat Danuta Helena Siedzik. Inka do wszystkiego odnosiła się sercem. Danuta miała 15 lat, gdy na przełomie 1943 i 1944 roku składała wojskową przysięgę. Do przysięgi. W obliczu Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż. Inka została aresztowana po zdekonspirowaniu lokalu kontaktowego na ulicy Wróblewskiego 7 we Wrzeszczu przez aresztowaną wcześniej łączniczkę majora Łupaszki, Reginę Żylińską-Mordas. Rozprawa trwała zaledwie 3 godziny. Zapadł wyrok kary śmierci. Zapadła decyzja Bieruta o odmowie skorzystania z prawa łaski. W przypadku Inki no jest coś takiego, jakby sama opatrzność zadbała, by ślady nie zostały zatarte. Poznaliśmy kapłana, który ją spowiadał w dniu śmierci. Historia zupełnie niezwykła. Alojzy Nowicki, zastępca naczelnika więzienia w 1946 roku w Gdańsku, nieoczekiwanie zgadza się rozmawiać z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej i opowiada nam, jak przebiegała egzekucja Inki i Zagończyka. Na chwilę przed tymi strzałami oni, Inka i Zagończyk, wznieśli okrzyk: niech żyje Polska. Inka była bardzo bohaterska, dlatego zginęła, że kochała Polskę i nie zdradziła nikogo. Nie mieliśmy nigdy wcześniej takiej sytuacji i nie wiem, czy kiedykolwiek nam się taka sytuacja powtórzy, kiedy na etapie otwarcia dołu śmierci wiemy, czyje szczątki mogą to być. Wszystkie te okoliczności dawały nam pewność, że ten historyczny dzień nastąpił. Inka została odnaleziona.